Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Cyberpunka i jesteśmy na zadaniu Sturm und Drang. To brzmi jak jakoś po niemiecku. W każdym razie Kerry zaplanował jakąś akcję, żeby wyeliminować jakieś dziewczyny z Azji. No, niezły arsenał. W końcu walczymy o sztukę przez wielkie Ash. No, bierz się do roboty. Na pewno. Znam go. Tu na pewno nie chodzi o sztukę. Czyli o co chodzi? Robi się. Pewnie się dowiemy, no ale dobra, kolczatka, granaty, wiesz, że spoko. Właśnie w tym miejscu zamordowali Ivy Comen, tę DJ-kę? Jej limuzynę śledziła AV-ka z włączonym maskowaniem. Niewiele z dziewczyny zostało. Z limuzyny zresztą też. Potem się okazało, że to nie ona była celem, tylko korps biotechniki. Robił jej minetę, jak kule zaczęły ich dziurawić. W takiej pozycji ich znaleźli. Aha, to całkiem musiało być ciekawe doświadczenie dla osób, które ich znaleźli. Okej. No dobra, Kerry, nie wiem czy wiesz, ale chodzenie środkiem ulicy nie jest zbyt bezpieczne. Dobra, chowaj się, szybko! Ciekawe, co z tego wyniknie, bo wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że one chcą zrobić cover jego piosenki, a on się nie zgadza, bo to chyba w zasadzie... No nie wiem, czy może jakoś... bezpośrednio artysta, autor... A teraz zabronić co? Coverowania. A teraz czekamy. Przyznaj się, to jakiś performance? Ustawka? Zaraz się tu zlecą media, co? Nie miałbym nic przeciwko. Ale tak naprawdę nie wiem, co się zaraz wydarzy. Improwizuj. Dobra, jak na razie to tam znikają samochody, w sensie coś się świeci, ale nagle później one znikają. Okej, dobra, coś jedzie. Całkiem szybko, więc pewnie to. No i jest, jak w zegarku. No to co? Zaczynamy imprezę. Ja biorę kierowcę, ty pomagiera. Mają wyjść z ciężarówki. Dobra. Wyłazić! To jest napad! Pojebało was? No dobra. Ty wiesz, co robisz. Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi, rączki przed siebie. Wysiadać. Wysiadaj, gleba! O, coś mi się wydaje, że tu człowieku, będzie jakaś jabłka. Posłuchaj! Na ziemię mówię! Ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierz się tak. I bez głupich pomysłów. Dobra, ogarniesz dwóch? Sprzęt! To twój dzień, Kerry. Skrzynie ze sprzętem muzycznym. Miksery, kolumny, perkusja, kilometry kabli. Zajebiście, złoty strzał. No. Spadajcie, panowie. Nie oglądać się za siebie. Halo. Spierdalać mówię. Spierdalać. No dobra, czyli mamy to, tak? Wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastiku. Ty tu jesteś szefem. Rozwal ją. Spoko. To pewnie rzuć granatem w ciężarówkę. Czy ja mogę rzucić tym granatem? Oho. Czekaj. O kurde. Kerry, nie byłeś za blisko? Zajebiście. Dobra robota, Vi. Kurwa, Kerry. To niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową. No, w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Pięknie płonie, przyznaję. Pytanie tylko, co ci to ostatecznie da? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Ciekawe, czy będę miał z nimi kontakt. Żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę. Jebany bez talencia. Sukces? Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło. Nie lepiej po prostu było zatrudnić prawnika? Ty to mówisz? Mam dość przerzucania się papierkami i fałszywymi uśmieszkami. Tu chodzi o jasny przekaz.
Tak się załatwia sprawy w Night City. Od kiedy? Johnny mówi co innego. Spierdalamy. O, świetnie. Ty prowadzisz. No tak. Musimy ich zgubić. Dłużej trzeba było tutaj stać. Tym gównem mam... Naprawdę? Tym czymś? Zgub pogoń. O, super. Zgłoszono wygroszenie. Ostatni raz uciekałem gliniarzom w 2020. Razem z Johnny. Shit, policja. Byliśmy totalnie zrobieni. Federal i tak was nie dorwali. Ci też nie mają żadnych. Ale ja nie mam broni, panie kierowniku. Jeszcze nie otwieraj szampona, to nie koniec. Siedzą nam na ogonie. A co się ich pozbądź? Ty, ale to nie jest dobre. Ty, ale nie wiem czy wiesz... Dalej chujki! Mógłbyś ich wziąć... zaraz kurde padniemy. Ja pierdzielę, no przecież tutaj się nie da ten, nie da się leczyć podczas prowadzenia pojazdu. The fuck? No jedyne co mogę zrobić to wysiąść i spróbować ich rozwalić. Bo ja nie mogę strzelać jako kierowca. Kurwa, ostatni raz uciekałem gliniarzom w 2020. Razem z Johnem zresztą. Byliśmy totalnie zrobieni wtedy, a i tak nas dobra, nie dorwali. Może się uda? Ci też nie mają szans. Ty, udało się. What the fuck? No, wydałem na ciebie sporo kasy, ale nie żałuję. Dobra robota. Jeszcze mi nie zapłaciłeś. Okej, podwieź mnie teraz na Carnita Street. A Carnita Street to jest gdzie? Dobra, gdzieś w tamtym kierunku, tak czy inaczej jadę. No dobra, ej zobaczcie, przy wczytaniu gry praktycznie w ogóle policja się nas nie czepiała. Zjechaliśmy gdzieś tam boczną uliczkę i było koniec pościgu. Może się zlitowali nade mną i nad tym kurde... Nad tym pacholatym kurde samochodem. Przecież tym bym nigdy nie uciekł policji, bez przesady. Chyba specjalnie to zrobił, uciął jakiegoś takiego złoma do rozbicia i do rozstrzelania przez policję. Tu nie. Jesteśmy całkiem blisko też punktu. Okej. Proszę bardzo. Tylko co z tymi dziewczynami? Bo one mogą nadal chcieć. Jurodajn jada w tanich barach? Coverować. Dziewczyną tutaj o najlepszą kawę w mieście. Gęsta jak smoła. A jak cię znają, to i prawdziwa. Chodź, ja stawię. A, to i prawdziwa, nie? Kawa z gwiazdą? Czemu nie? Takiej atrakcji jeszcze nie zaliczyłam. No dawaj. Jak zaczynaliśmy z samurajem, to cały hajs wydawaliśmy na gitary, na struny, wiadomo. A teraz wydajesz na kawę. W tanich barach. Hej, Rachel. Dzień dobry. Caliente. Te dziurę, te zapachy. Ale skąd? Cześć. No cześć. Kogoś szukasz? Czy dowodzicie żarcie do domu? No. Na żarcie praktycznie nie starczało, ale codziennie szliśmy na drugą stronę ulicy właśnie do Caliente. Wpierdalaliśmy ich żarcie i piliśmy hektolitry kawy. Żony mówił, że na takim głodzie i na takim haju smakowałyby nam tektury, pod którymi spali tam bezdomni. Ale nie miał racji. Panie Jurodine, to co zwykle? Mhm. Podwójne espresso, jamańskie. Jamańskie. Bez żadnych dodatków, bez cukru. Jasne. A dla ciebie? To samo. Dla mnie to samo. Super. Zaraz wracam. Jak mówisz, że takie dobre? Kawa czarna jak twoja dusza. Dopiero teraz chodzi mi adrenalina. Zajebiście było. Ostatni raz coś takiego czułem w Memphis. Fale energii od tłumu, ja na scenie. No wiesz. Kurwa, znowu pomyślałem o tych szmatach z Askrax. Myślisz, że daliśmy im popalić? No nie sądzę, wydaje mi się szczerze... Szczerze to wydaje mi się, że to mogą wziąć pod jako zbieg okoliczności, może nie zbieg okoliczności, jako po prostu jakiś taki, dowiecie, wypadek, nie? Serio? Aż tak zaszło ci za skórę?
Bo nikt nie powie, że to ten gość zrobił akcję. Patrz, przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największy hit. Nie, wyłącz to! Kurwa, takie przeboje wysra każdy. Ty też byś dała radę. Szczerze? Jak dla mnie to wszystko śmierdzi jedną wielką medialną ustawką. Nie, ty nic nie rozumiesz. Sprzęt w wanie, którego trasę jakimś cudem znasz, cover twojego kawałka robiony przez laski z Azji, skandalik w mediach. W najlepszym wypadku świadomie bierzesz udział w tej szopce. Czyli dał się zbejtować. Jesteś ich pionkiem. Kurwa, mam nadzieję, że się mylisz. Bo inaczej John miał rację od samego początku. A co Johnny właśnie? A co Johnny ma z tym wspólnego? No, Johnny uważał, że odchodzę z samuraja dla kasy i dla sławy. A to nieprawda. Nie no, prawda, nie jestem zakłamanym sukinsynem. Ale mówił też, że dam się uwiązać na korporacyjnej smyczy. Aha, a z tym już się zgodzić nie chciałeś. Ta akcja z Askrax. Co jeśli jestem produktem jak te suki? Topię się w brudnej kasie zamiast w niej pływać? No. Może się dobrze jeszcze nie znamy, ale zaufaj mi. Masz duszę i jaja rockerboya, Kerry. Dzięki. To miasto pożera tych, co chodzą na skróty. Ty przetrwałeś. Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Może masz rację? Muszę się zbierać. Dzięki za... no wiesz... za akcję. Nie ma za co. Dzięki za kawę. Ej, ty nie napijesz się kawy w ogóle. No dobra. Okej. Okay. Sturm und Drang. Wydaje mi się, że to będzie jeszcze kontynuacja tego wątku. Wręcz jestem tego pewien. Czekaj, a czemu mi to pokazuje coś? Dobra, i teraz tak, nadal do nas nie zadzwoniła niestety Judy. Nadal do nas nie zadzwoniła Judy. Możemy w takim razie może znaleźć kolejnego Delamaina. Tutaj mamy trochę bliżej. Możemy znaleźć kolejnego Delamaina, żeby nam co gdzieś tam się już nie wyświetlało w zadaniach, bo akurat każdy osobny samochód, który musimy znaleźć, jest gdzieś tam... na liście. I ta lista jest dosyć długa. Oh, come on. Trzeba do niego podjechać w takim razie. Coś mi się wydaje, że Panam też do nas jeszcze będzie dzwonić. Bo ona tam mówiła, że ma jakieś jeszcze dodatkowe plany. W kwestii tych... jak oni się nazywają? Aldecaldos? Tak? Co naćpany jestem? Ty! Gościu, kurde! Nie denerwuj mnie. Naćpany. Człowiek jedzie sobie normalnie na motocyklu. What the fuck? Sebastian Padre Ibarra. Bądź pozdrowienia. No pewnie ma dla nas do sprzedania ten samochód, nie? Zobacz. No jasne, że ma do sprzedania samochód. O! Kerry? Ej, nie przesłałem ci kasy, bo zapomniałem. Ale powinna zaraz ci wpaść na konto. Zajebista robota. No dzięki. O, Judy! Judy, no i jak? Masz plan? Żebyś wiedziała. Yes. Przyjdź do mnie wieczorem, to wszystko omówimy. Będą Tom i Roxanne. Są po naszej stronie. Będzie też Majko. Jak ją przekonałaś? Wymyśliłam petardę. Wszystkiego się dowiesz wieczorem. Tylko powiedz, jaką pizzę lubisz. No... szarańcza pepperoni i dużo, dużo sera. Swoja dziewczyna. Hej, o co ci chodzi? No, widzimy się wieczorem, tak? No jasne. Powiesz mi coś o tej rzeczy, którą wymyśliłaś? Wiem, jak zmodyfikować chip behawioralny. Zamienię lalki w żołnierzy. To brzmi jak konkret. Wieczorem dogramy szczegóły akcji. Bo przyjdziesz, prawda?
Jasne, będę. Delmain? Proszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów. Już widzę gdzie. Rozejrzę się. 150, podjedź bliżej samochodu. Przepraszam. Kurde, tylko nie przejedź nikogo, bo będziemy mieli z psami do czynienia. Czyli spoko, Judy wreszcie zadzwoniła. Będzie można pociągnąć jej wątek. Przyszłaś mnie wykończyć. Przyszłam się wyłączyć. Wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Dlaczego chcesz skoczyć? Bo jestem pierdolonym samochodem w świecie ludzi. Brzydkim jak noc, bez perspektyw. O nie. Nasłane zbiry śledzą mnie i mi drożą. O nie, najgorzej, ma depresję jakąś. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Terapia? Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. Delamain mnie nienawidzi. No co ty, to jest twój tatuś. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Ej, ale nie tak brzydko. Gdyby ci nie zależało na Delamainie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. No widzisz? Dobra, wracam. No i bajlando. No i kurde, dogadaliśmy się, byniu. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. A, proszę bardzo. Proszę bardzo i poproszę o pieniążki. Dobra, gdzie mamy tutaj najbliższy jakiś punkt podróży? I przy okazji możemy sobie ustawić pizza party? Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. To się domyśl, kurde. Nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pani wynagrodzenia została wysłana. No świetnie. Wolniej trochę. Czyli jednak, nie wie jak być ojcem. Stał się ojcem, no bo ktoś go tak stworzył. Wait, to jest niedaleko. A tu ja nie mam przy mieszkaniu Judy żadnego punktu? Pamiętam, że był tam punkt jakiś, do którego mogłem podjechać. A to może jesteśmy gdzie indziej, kurde, teraz spotkamy się gdzie indziej. No i wspominała też, że przyjdzie ta typiara, która ostatnio nas spławiła. Nie wiem, czy z tego cokolwiek dobrego wyniknie. Bo ona raczej pomóc nam nie chciała, jedyne komu chciała pomóc to chyba sobie. Właśnie się pani znajduje. Straciłem kontakt z jednym z aut. Dobra, może teraz rozejrzę nie. Rozejrzę się za nim. Zróbmy może, chociaż... Nie, może... Kurde, taksówka. No jest, no. Kurde. No dobra, czekajcie. Jest. Tylko pewnie trzeba będzie go stratować, co? Bo jak on jeździ... Rozmawiajmy. Nie wracać, słyszysz? Nie wracam. Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze. Zobaczymy, kto kogo rozwali. Dobra, na wszelki wypadek weźmy broń. Już uszkodzony jest odpowiednio. Chyba teraz. Bip, frajerze! No i chyba zrobiony, nie? Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. A proszę bardzo. To część wynagrodzenia. No i proszę bardzo, 4 na 7 samochodów udało nam się zrobić, a my wracamy do pizza party. Gdzieś tutaj w pobliżu mieliśmy
to zadanko. Nie, nie w pobliżu. What the fuck? To nie jest w pobliżu. Ktoś mnie oszukał. Co ja miałem wcześniej zaznaczone? Delamaina miałem zaznaczonego. Wiedziałem, że kurde mieliśmy iść do mieszkania Judy. Coś mi tu śmierdziało. To w takim razie chyba Delamain mi się zaznaczył. Taksóweczka. No dobrze, no ale przynajmniej będziemy mieli w takim razie teraz szybką podróż do mieszkania Judy, bo to tam wszyscy się spotykają. Razem z tą śmierdzącą laską. Z tego wszystkiego oczywiście dobrze wyniknęło to, że udało nam się kolejny samochodzik odnaleźć. Zostało nam już tylko i wyłącznie 3. Mam nadzieję, że zarobimy jakąś jakiś spoko hajs. Czekajcie, na pewno. Nie, to jest Delamain. Kurde, co jest? Przecież ja zaznaczam sobie pizza party. What the fuck? To chcę. Czy teraz jest... Udaj się do mieszkań. Tak. Kurwa, pojebało? Zamknij mordę. Coś z tym zaznaczeniem, kurde. Tych questów mam problem. Nie wystarczy kliknąć X, ale jeszcze trzeba nacisnąć kwadrat, żeby śledzić to zadanie. Więc nie ma letko. I po co się tak śpieszysz? No, wiedziałem, że to w mieszkaniu Judy wszystko będzie. Zobaczymy, jaką pizzę zamówili i czy wystarczającą ilość, żebym pojadł. Wieczorem, czyli trzeba będzie pewnie poczekać, no właśnie. Czemu wszystkie schadzki muszą się wieczorem odbywać? Później wychodzę i jest tak ciemno na dworze. Halo, puk puk. To ja. Uhu, to Vi. Cześć Vi. No siema. Wejdź. Ty, ja ciebie znam. Pizza stygnie. No jesteś. Siadaj sobie. O nie, wiem to co się stało. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. No siema Roxanne. Cześć. Jest pewien problem, słuchajcie, zauważyłem, mianowicie taki, że mi się obraz bardzo przybliżył, tak jakby był 4:3 albo mocno przybliżony. Już raz taki problem miałem, więc wystarczyło wczytać, mam nadzieję, że tym razem też. Ja jednak w ten field of view zawsze ustawiam. O, no jest różnica, prawda? Możecie sobie cofnąć i zobaczyć, o co mi chodziło. Witaj, miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Co? Nie, kurde. Też się przyjaźniłaś z Evelyn? Tak, zrobiłam jej awanturę, kiedy wróciła do chmur. Bo przecież miała się wyrwać. Miała być tą, której się udało. Ale w głębi serca cieszyłam się, że znowu jest. Teraz jest mi głupio. Przyszłaś tu, bo chcesz się zemścić za to, co ją spotkało. To też, jasne. Ale chcę też normalnie pracować. Bez strachu. Bez przymusu. Okej. Okay. O, co jest? O nie, ta typiara. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? O ty gnojówo, ty! Widzę, że subtelność przychodzi ci naprawdę naturalnie. Dziwne, bo cholernie dużo pracy w to wkładam. What the fuck? Smrodu trupa? Mi mówisz o Evelyn? Moją drogą, Forrest nie przyszedł dziś do pracy, ani wczoraj. O kurwa, ciekawe czemu. I więcej już nie przyjdzie. Nie udawaj, że nie wiesz czemu. Nie mam pojęcia czemu. Dobrze to zapamiętaj. Skończyłyście te wylewne powitania? Rewolucja sama się nie zaplanuje. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak Solo. Pasjonujące. W sensie Han Solo? Proszę. Czego się można nauczyć obrabiając pornole u Moxów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Dobra. Jezus Maria, jak ja jej nienawidzę. O Boże! Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów.
Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. No, chciałbym zobaczyć... No dobra. Jak wpadłaś na ten pomysł? W chmurach dowiedziałam się, jak działa chip behawioralny. Zawsze wiedziałam, że można go łatwo zmodyfikować. Sama się dziwię, że nie pomyślałam o tym od razu, kiedy rozmawiałyśmy z Majką. Całe szczęście, że o tym nie pomyślałaś. W całym klubie są kamery. Gdybyś to powiedziała głośno, ludzie od Tigersu wydłubaliby lalkom chipy śrubokrętem, byle nie dopuścić do realizacji tego pomysłu. No dobra. No dobra. Poka. Muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z braindance'ów o kung fu. Ty, ale co ty chcesz zrobić? No we, Nieźle. Nieźle. Całkiem nieźle. Sam raz na bazar w Kabuki. Zanim zaczniemy rozmawiać na serio, chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce. Przecież właśnie widziałaś. Widziałam sztuczkę. Chcę zobaczyć walkę. Mamy tu specjalistkę od lania po mordzie. Że niby kto? Z nią sobie że ja? Francuz, jak ja jej nienawidzę! No dobra. O, co to? Tylko mi nie rozniesie mieszkania, lubię je. No, to co, bitka? Jazda. Orzesz. No co tam, słyszysz mnie? Co ja potrafię? Widziałyście? Gratuluję talentu. Muszę poćwiczyć kardio. Zrobiłaś to zajebiście. Gdybyś chciała to sprzedawać, zostałabyś najbogatszą Judy na kontynencie. A w życiu, na świecie jest wystarczająco dużo maszyn do zabijania. Nie chcę w nie zamieniać ludzi. Po naszej akcji zniszczę te chipy. Okej. Okay. To chyba zamyka kwestię działania chipu. Zamyka? Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. No i bajlando. Bosom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować. Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi, Tigersi prześlą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego Sato. A kim jest Hiromi? Hiromi? Kto to jest Hiromi? To on tak naprawdę zarządza chmurami. Rzadko bywa na miejscu, ale wie o wszystkim, co tam się dzieje. Tigersi mu ufają i liczą się z jego zdaniem, bo jest jednym z nich. Jeśli go przekonamy, w co wątpię, albo jeśli go zastraszymy, szanse są dużo większe. No dobra. Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Tom i Roxanne idą z nami do Hiromiego? Nie, przecież właśnie o to chodzi, żeby uderzyć na dwa fronty. Oni w tym czasie zajmą się ochroniarzami w chmurach. A to nie głupi pomysł. Podoba mi się. Tak. To powinno podziałać. Jeżeli dorwiemy go w jego własnym mieszkaniu, tam gdzie myślał, że jest całkowicie bezpieczny, bossowie zrozumieją, co chcieliśmy przekazać. No proszę. Oprócz mięśni masz jeszcze istotę szarą na właściwym miejscu. No to jak? Vi, Tom, Roxy. Jesteście zdecydowani? Jesteśmy. Ja muszę to jeszcze przemyśleć. No weź! Nigdy w życiu nikogo nie zabiłam. Nie wykrusz się. A ja jestem z tobą. No i pięknie. No weź, tylko się nie deklaruj. Poimprezowaliśmy, a teraz trzeba się zająć własnym tyłkiem. Wolałabym nikogo nie zabijać. No właśnie. Możliwe, że nie będzie takiej potrzeby. Wystarczy, że obezwładnisz Hiromiego. Upokorzenie w oczach bossów powinno go wyeliminować z gry. No dobra, nie. Możesz, no, zrobimy to, oczywiście, Judy. Że tak. Dla przecież Judy wszystko. Że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromiem i dam znać.
Bawcie się dobrze. Pa, pa. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Boże, co za nie... jak ja nienawidzę. Boję się, Vi. A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. Nie, no proszę cię. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. Hej. Wszystko okej? Vi? Źle wyglądasz. Okej, już lepiej. Co to było, Vi? Jesteś chora? Nie, no nie przejmuj się. Już mi przeszło, nie ma o czym mówić. Jest już późno, a ty jesteś zmęczona. Możesz przespać się na kanapie. Na kanapie powiedziałeś, dobra. No jasne. Dzięki, Judy. Prześpimy się. Nie ma sprawy. Czuj się jak u siebie. Pytanie, czy następnego dnia idziemy do... z tą akcją? Czy czekamy na kolejny telefon? Można byłoby to dokończyć, co? I przejąć wreszcie chmury. Kurde, dobry by było jakby ten, jakby jakiś procencik nam tam wpadał wtedy z tych chmur, jakbyśmy je przejęli, nie? Coś jak w GTA. Coś jak GTA. Dzień dobry, śpiochu, Judy Alvarez. Musiałam wyjść, nie chciałam cię budzić. Zostawiłem ci śniadanie smacznego. Śniadanie? Dziękuję. Pizzę też wezmę. Bo nie zjedli. O Jezu, ale... ale brzydko. W Hanako Express. A, czyli jednak, słuchajcie, będzie trzeba czekać na kolejny telefon. Trzeba będzie czekać na kolejny telefon od Judy, kiedy zaczynamy tą robotę. No dobra, no to w takim razie możemy Delamainy ogarnąć jeszcze do końca. Delamain Northside. Cyk. I to dość niedaleko jest nawet. Można powiedzieć. A możemy się tepnąć trochę bliżej. Tutaj mamy jakąś podwózkę. Jak skończymy te wszystkie taksówy, to powinniśmy mieć sporo kasy. Po pierwsze trzeba będzie spłacić tego Igora, Ivora, jak tam, temu naszemu reporterowi. O, Delamain. W pobliżu miejsca pani pobytu utraciłem kontakt z jednym z pojazdów. Będę się za nim rozglądała. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Znajdź ukryty samochód. No ale tu pokazuje nam konkretną lokalizację, czyż nie? No jasne, że tak. Znajdź ukryty samochód. No i proszę bardzo, całkiem zawężone pole poszukiwań. Więc co ty mi mówisz, że nie potrafisz koordynatów ogarnąć? Tam jest. Proszę, proszę, schował się, skitrał. Skubaniec. Cześć, czekajcie. Co jest? Czy... Wait! Stój! Spokojnie. Fuck! Chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! A mnie nos dzisiaj swędzi. Jezus Maria! Aaa, się wścieknę. Zwolnij trochę. Zostaw mnie! Co ci się dzieje, ty, samochód? Aż się zatrzyma, no dobra. Co prawda powiem szczerze, że motocyklem po takich bezdrożach jechać to trochę lipa. Szkoda, że nie można zrobić takiego drive-by. Że ostrzelałbym jakieś opony. Stanąłby i można by było pogadać. Albo wrócić go na serwis. No, maleńki, zatrzymaj się. Jakąś kurde psychozę.
No ej! Kurde! Byniu! Tu się zatrzymasz? W jakimś hangarze? Nie. No co za małpa, no? No kurde, typie! Najgorsze jest to, że ja właśnie nie mogę go ani ostrzelać, ani go stratować, tylko muszę poczekać, aż się zatrzyma. Dalamain, mam nadzieję, że mi zapłacisz dużo za tą akcję. O, wreszcie się rozwalił. No i masz. Zrobiony? O, zrobiony, spoko. Najsyry. Tutaj? Dziękuję. Udało mi się nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta, trafi ono na pani konto. A, dobre, śmieszek, kurde. Ktoś mu wgrał tam jakiś... Ktoś mu wgrał tam jakiś zapis, żeby był śmieszkowaty. Nieźle. Dzień dobry, panowie policjanci. I dobra, został nam w takim razie chyba ostatni Delamain. Siedź za kierownicą samochodu Delamaina. I znajdź samochód tutaj. Ok. Dobra, let's go. Zobaczymy, czy nam się uda go zatrzymać. Motel. Hostel. O Jezus Maria, gdzie ja tutaj wpadłem? Co jednak zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pani pobytu. Kurde, coś tu się dzieje. Dzięki, znajdę je. Dobra, w takim razie słuchajcie. Powinieneś wrócić do garażu. Trzeba będzie Obawiam go złapać. Się, że tak. Aha, ona z nim rozmawia. A ja kurde nie słyszę tych rozmów. Dobra, słuchajcie, to ja w takim razie sobie tutaj zakończę. Dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i widzimy się następnym razem. Już jutro zapraszam serdecznie. Na razie. Pa, pa.